Od roku niecałego śledzimy wydarzenia wojenne wokół Ukrainy i znacznie dłużej śledzimy wydarzenia polityczne związane bezpośrednio z Rosją. Przynajmniej ja to robię już wiele lat. I oczywiście w polityce, zwłaszcza w polityce państwa autorytarnego czy totalitarnego, bardzo wiele rzeczy dzieje się za zamkniętymi drzwiami, a często wręcz w skrajnych przypadkach po prostu w umyśle dyktatora. Próba zrozumienia, co tam się dzieje, jest trochę tak jak próba zrozumienia, o czym był spektakl teatralny, mając do dyspozycji wyłącznie śmieci z bufetu, resztki opakowania. Na tej podstawie próbujemy stwierdzić, co tam się w tym teatrze działo i jest to zazwyczaj skazane na porażkę. Bardzo często przez lata nie jesteśmy w stanie, albo nigdy nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób zrekonstruować tego, co tam za tymi zamkniętymi drzwiami, czy tak jak mówię, w umyśle się działo. Nie znaczy to jednak, że nie próbujemy, a kiedy mamy takie okazje, to oczywiście warto o tym porozmawiać. W takich sytuacjach jak ta absolutnie kluczowe jest nie taić źródła. Jeśli ja coś Państwu tutaj opowiadam, to żebyście mieli pełną świadomość, co jest źródłem. Źródło jest ogólnie dostępne, przy czym w języku rosyjskim. Są to wypowiedzi profesora Walerieja Salawieja. Ja go kiedyś nazywałem Warabiej przez pomyłkę, bo Warabiej to wróbel. Salawiej, nie mylić z Salawiowym, to jest Słowik. Mniejsza z tym. To jest człowiek, który twierdzi, że zresztą od wielu, wielu lat, że ma wiele kontaktów w rosyjskiej polityce i jest dobrym, wiarygodnym, szanowanym źródłem informacji o tym, co się tam za murami Kremla dzieje. On ostatnio zaczął opowiadać sporo ciekawych rzeczy, dlatego pozwolę je sobie tutaj Państwu powtórzyć. Przede wszystkim może zacznijmy sobie od tego, że ostatnio mieliśmy 20 stycznia tak zwane spotkanie w formacie Rammstein. Na tym spotkaniu nie udało się ustalić tego, co koalicja państw zachodnich chciałaby zrobić w kwestii czołgów dla Ukrainy. To zostało odebrane na bardzo wiele różnych sposobów w Polsce i za granicą. To wywołało wiele komentarzy. Tu także zostało to wykorzystane, o czym już mówiliśmy, do tego, żeby siać niezgodę pomiędzy partnerami zachodnimi. Ostatecznie jednak te czołgi po pewnym krótkim takim zawieszeniu zostało ogłoszone, że zostaną przekazane. Oczywiście ta sprawa jest jeszcze bardzo mocno niedomknięta, to znaczy jeszcze nie wiemy ile, od jakich państw, kiedy, przede wszystkim w jakich modyfikacjach. Część jest już pewna, część jest gdzieś tam w zawieszeniu. To wszystko będzie trwało, natomiast decyzja polityczna, czołgi współczesne, zachodnie czołgi dla Ukrainy będą dostarczane. I teraz pojawiają się tutaj i mówi o tym zarówno Salawiej, jak i na przykład Julia Latynina, powołując się na źródła, których nie może zdradzić. Twierdzą, że ta przerwa, ten moment zawieszenia wynikał nie tyle z kłótni wewnątrz, nazwijmy to NATO, chociaż tam nie tylko NATO bierze udział w pomocy dla Ukrainy, ale w tym momencie chodziło głównie o państwa NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co chodziło bardziej o to, że w tym mniej więcej czasie Zachód dał Rosjanom, Putinowi, Kremlowi, jakbyśmy tego nie określili, jakiś taki fragment, jakąś taką możliwość, żeby oni się wypowiedzieli i przyjęli jakąś ofertę. Jaka to jest dokładnie oferta, tego ci insiderzy nie są w stanie stwierdzić tak bardzo dokładnie. Miała ona być gorsza niż ta, którą szef CIA przedstawił na spotkaniu w listopadzie swojemu odpowiednikowi rosyjskiemu na spotkaniu. Tam miało dojść do złożenia jakiejś oferty wyjścia z tej wojny dla Rosjan, podobno wtedy z gwarancjami zachowania majątku i wolności dla szczytów rosyjskiej władzy, co się miało podobać otoczeniu Władimira Putina, jednak on sam i ci jego najbliżsi podjęli decyzję, że na to nie pójdą i zaczęli szykować się do tej do dziś spodziewanej ofensywy. W tej chwili mieli otrzymać kolejną propozycję
z propozycjami jakichś drobnych ustępstw. Coś tam miało zostać im zaproponowane, ale Rosja oczywiście miała się z tej wojny wycofać. I tu są ważne dwie informacje. Po pierwsze, według Salawieja, Ukraina była świadoma, że Zachód składa takie propozycje, natomiast one się odbywały bez zgody i poparcia Ukrainy. To znaczy, to nie jest tak, że Zachód dogadał się z Ukrainą, w tej wersji przynajmniej nie jest tak. I powiedział Putin, jeśli zrobisz to i to, to Zelenski się zgodzi na to i na to. Tylko Zachód próbuje zakończyć tę wojnę trochę ponad głową Ukrainy, co jest, no sami rozumiemy. Nie można negować tutaj prostego faktu. Świat zachodni chciałby zakończyć tę wojnę, wrócić do jakiegoś życia sprzed wojny. Być może także, tak jak wielu z Państwa w komentarzach twierdzi, do tanich surowców, do handlu z Rosją. Prawdę mówiąc, pomijając cały aspekt moralny, którego pominąć się oczywiście nie da, ale hipotetycznie, gdybyśmy założyli, że aspekt moralny w tej wymianie handlowej nie istnieje, to sam bym dalej chętnie kupował taniego diesla na stacji benzynowej. Chociaż akurat diesla tankuję na stacji benzynowej tylko dlatego, że mam dostawczaka w dieslu, a jedyny powód, dla którego mam dostawczaka w dieslu, jest taki, że wożę nim towary, które są potrzebne właśnie ze względu na ten aspekt moralny, no czyli na wojnę. To jest pomoc. Więc nie jest to wszystko takie proste. Natomiast kraje zachodnie według tej wersji faktycznie mają składać tego typu propozycje Rosji, natomiast Rosja ma je konsekwentnie odrzucać. Przy czym nie wszystkie rosyjskie środowiska władzy mają się zgadzać z tego typu stanowiskiem Władimira Putina. Nie wszystkich to cieszy, że on odmawia, ponieważ wielu z nich rozumie, przynajmniej według Salawieja, że sprawa jest przegrana. Tutaj druga ważna rzecz, bo pierwsza ważna rzecz, o której mówiłem, to była ta, że Ukraina nie daje otwartej zgody na tego typu propozycje i tematem otwartym byłoby przekonanie jeszcze Ukrainy, nawet jakby Rosjanie się zgodzili. Drugą kwestią jest to, że podobno Władimir Putin ma w tej materii utrzymywać dość kategoryczne stanowisko, zgodnie z którym nie chce oddać terenów już zdobytych. Czyli tych, na których znajdują się rosyjscy żołnierze, tych, które fizycznie są kontrolowane przez rosyjskie siły zbrojne i inne służby, bo tam działa i Rosgwardia, i FSB, więc to nie jest tylko armia. Tylko, że to są oczywiście warunki, na które nikt się zgodzić nie chce. Z jednej prostej przyczyny, jeśli mamy taką sytuację, jaką mamy, w której Rosjanie nie mają mocnej pozycji negocjacyjnej, to wymagalibyśmy na miejscu zachodnich negocjatorów, żeby Rosja jednak zgodziła się na jakieś ustępstwa, prawda? Samo przerwanie wojny oczywiście byłoby ustępstwem, natomiast biorąc pod uwagę ogólne tendencje, jakie tutaj obserwujemy na froncie, nikogo na Zachodzie już kontynuacja tej wojny aż tak nie przeraża, żeby oddać za to Putinowi na przykład Donbas, Okręg Zaporoski i lewobrzeże Chersońszczyzny. Oni raczej by chcieli, żeby to Putin oddawał terytorium i wydaje się, że mają do tego środki. I tutaj w kontekście tych, nazwijmy to, zawirowań, kilka rzeczy nam się zaczyna układać w głowie. Ja nie twierdzę, że to, co teraz Państwu przedstawiam, jest pełnym obrazem sytuacji i całą prawdą. Nie wiemy tego i musimy to jasno przyznać. Zaglądanie za mury Kremla i za płat czołowy Władimira Putina no jest poza naszymi możliwościami, więc to jest tylko próba na podstawie, tak jak mówiłem, śmieci z bufetu, oceny fabuły sztuki teatralnej. Ale jeśli by to wszystko wyglądało tak, jak wyglądało, to teraz obserwujemy tak. Rosja odmawia pójścia na jakiś układ i rozumie, że skoro odmawia państwom NATO pójścia na układ i wycofania się, to państwa NATO prawdopodobnie, żeby wzmocnić swoją moc na negocjacjach, czymś groziły, tak? To znaczy, Rosja, zatrzymaj się tu,
Oddaj to, my wam zostawimy to, a jeśli nie, no właśnie. Mniej więcej w tamtym momencie, kiedy pojawiły się tego typu rozmowy, a tutaj też trzeba powiedzieć jedno, 8 stycznia Ukraińcy zaczęli mówić o tym, że Dmitrij Kazak pojawił się w Niemczech. Niemcy 9 stycznia to zdementowały, rosyjscy dziennikarze też powołują się na tę wizytę, że ona miała miejsce. Kim jest Dmitrij Kazak? To jest człowiek odpowiedzialny w administracji prezydenta. On jest formalnie zastępcą szefa administracji prezydenta. On się tam zajmuje polityką międzynarodową. My znamy Siergieja Ławrowa. Oczywiście to jest taka twarz, ale on nie podejmuje decyzji. On nie tworzy tej polityki. Dmitrij Kazak jest tym człowiekiem bliżej Putina, wyżej w hierarchii, tym, który realnie podejmuje na ten temat jakieś decyzje. I on miał pojawić się w Niemczech na początku stycznia, jakieś 11-12 dni przed Rammsteinem. I nie wyszło z tego nic konkretnego, prawda? Ostatecznie czołgi pojadą na Ukrainę. I mniej więcej w tym czasie zaczynają się pojawiać zdjęcia z systemami Pancyr na dachach budynków w Moskwie. Co było dość dziwaczną sytuacją, prawda? Bo jeśli przyjmiemy, że faktycznie Ukraińcy posiadają drony, które dolatują nawet do bazy lotniczej w Engelsie, tak? Takie były fakty, że coś tam trafiło. Tak jak kiedyś Państwu pokazywałem, z linijką na mapie od frontu do bazy w Engelsie jest mniejsza odległość, większa, przepraszam, większa odległość niż od terenów kontrolowanych przez Ukraińców do Moskwy. Czyli jeśli doleciało do Engelsa, to doleci i do Moskwy. Oczywistym jest też, że jeśli to są jakieś tam drony kamikadze, to one mogą przenosić od 40 do może w jakichś bardzo dobrych warunkach 150 kg materiału wybuchowego. Oczywiście to zabije ludzi, prawdopodobnie stworzy jakieś straty. Natomiast, żeby faktycznie osiągnąć przy bombardowaniu tego typu bronią Moskwy coś konkretnego, żeby coś osiągnąć, to trzeba by mieć tych dronów w jakiejś kosmicznej ilości. To jest w ogóle baśń Tysiąca i Jednej Nocy, to niczego nie zmieni. Tam problem, komentatorzy rosyjscy zauważali, był inny, problem symboliczny. Rozumiemy, że gdyby taki dron przeleciał sobie całą drogę od Ukrainy nad Moskwę i trafił, i tutaj budynków o symbolicznym znaczeniu jest wiele, w jedną z wież kremlowskich, na przykład tą z zegarem najsławniejszą, albo na przykład w budynek na Łubiance FSB. Tam prawdopodobnie zginęłaby co? Jedna, dwie osoby. Musieliby wyremontować 3-4 biura w tym budynku FSB. No nic strasznego, ale symbolicznie cios wyszedłby nieprzyjemny dla reżimu, prawda? Więc wydawało się, że o to chodzi. A teraz pomyślmy sobie, że te systemy zaczęły lądować na dachach w Moskwie w momencie, w którym na przykład już Rosjanie wiedzieli, że skoro nie godzą się na taką akcję, na zaprzestanie wojny, na przyjęcie zachodnich warunków, to że na przykład, tak jak teraz się o tym głośno plotkuje, Ukraina dostanie samoloty wielozadaniowe F-16, które miałyby możliwość, w zależności oczywiście od tego, jakie uzbrojenie zostanie dostarczone wraz z nimi, bo samolot to jedynie platforma, a wszystko zależy od tego, co tam pod skrzydłami wisi. To może być głupia bomba, która po prostu spada na cel, a mogą być pociski JASM o dość sporym zasięgu, więc to nie jest pewne. Ale zaczyna nam tłumaczyć tą obronę przeciwlotniczą na dachach. Zaczyna nam to też tłumaczyć to bardzo intensywne grożenie wielką ofensywą. W tej chwili w kółko i w kółko czytam te same informacje, głównie w komentarzach, że Rosjanie dziesiątki czołgów dziennie remontują i wprowadzają do służby. Zazwyczaj ludzie, którzy to piszą, nie piszą, że na przykład już brakuje nowoczesnych celowników dla tych czołgów, co jest pewnym problemem. Jeśli czołg ma dobrze działać, to dobrze, jeśli coś widzi, najlepiej z daleka. Nie jest to oczywiście zupełnie pozbawienie czołgu wartości bojowej, ale ma to znaczenie.
Piszą w kółko o tym, że Rosjanie szykują wielką ofensywę, że Rosjanie zbierają ogromne masy ludzkie, które tę Ukrainę zgniotą. Była mowa długo o 500 tysiącach, teraz się mówi raczej o 200 tysiącach. Dlaczego, po co to wszystko? Po to, żeby straszyć dla celów negocjacyjnych. Jeśli Zachód się będzie bał, prawda, to pozwoli na więcej. To jest dość oczywiste. Zupełnie inne negocjacje prowadzimy z przeciwnikiem, którego uważamy za już pokonanego, a inne prowadzimy z przeciwnikiem, który podejrzewamy, że za chwilę ruszy z potężną ofensywą, którą chcemy powstrzymać. Na co więc ostatecznie w tym wszystkim liczy Władimir Putin, który miał po odrzuceniu tej propozycji zachodniej, miał powiedzieć swoim najbliższym towarzyszom, że teraz zostajecie ze mną do końca. Na co on liczy? On liczy na to, że faktycznie uda się przeprowadzić dużą ofensywę wcześniej, zanim to zrobią Ukraińcy. Przy czym, tu znowu przypominam, powołujemy się na konkretne źródło, na Salawieja. On twierdzi, że ze sprzętem jest duży problem, z uzbrajaniem tych wojsk w ten ciężki sprzęt, w artylerię, w czołgi, nie jest lekko i nacisk jest kładziony na po prostu ludzkie masy. Póki co zresztą to widzimy, aktywizacja na całym froncie działań rosyjskich trwa już przynajmniej kilka dni, w zasadzie no, nawet tygodni. Swoją drogą przypomnę, że wizyta kozaka 8 stycznia i mniej więcej wtedy trwały bardzo intensywne walki o Soledarce. Także mogło zostać zgrane po to, żeby na tych negocjacjach pozycja Rosjan wydawała się silniejsza. Patrzcie, my wygrywamy, my zdobywamy teren, co z tego, że to malutkie miasteczko, ale idziemy do przodu, więc bójcie się nas i negocjujmy pokój na naszych warunkach. Też to brzmi, prawda, logicznie. Więc teraz Putin ma liczyć na to, że uda się wyprzedzić Ukraińców i dokonać dużej ofensywy, a jednocześnie widzimy, że ta ofensywa prowadzona jest przede wszystkim z udziałem siły żywej, z mniejszą niż kiedyś współpracą z pojazdami pancernymi i z lotnictwem. Chociaż to lotnictwo także się pojawia, jak choćby na Ugledarze, ale tam też ponosi ono, to rosyjskie lotnictwo, spore straty. Salawiej zapowiada, że w lutym ma się odbyć duża konferencja, odezwa Władimira Putina. Być może tam do tego czasu zostaną podjęte jakieś nowe decyzje, na przykład decyzja o dużej nowej fali mobilizacji, której Władimir Putin podobno się jednak wciąż obawia. To jest człowiek dość mocno, z tego co wiemy, niepewny, odkładający duże i ważne decyzje na później. Co oczywiście widzieliśmy, to, że mobilizacja była Rosjanom potrzebna na tej wojnie, było widoczne, no myślę, że przynajmniej od wycofania się z kierunku kijowskiego. I gdyby faktycznie na przykład w marcu pod koniec albo na początku kwietnia ogłosili tę mobilizację, dzisiaj wojna wyglądałaby prawdopodobnie zupełnie inaczej, ale czekali z nią do końcówki września. W tej chwili znowu mamy koniec stycznia, a zapowiadano tę wielką drugą falę mobilizacji, do której niektórzy twierdzą, wszystko jest już gotowe, no na końcówkę grudnia, początek stycznia. Na co czekają? Jest dość jasne, że ci ludzie na froncie byliby potrzebni. Na coś czekają. Podobno wynika to ze zwykłego strachu i niepewności Władimira Putina, który nie do końca wie, jak to zostanie ostatecznie przyjęte, nawet pomimo tego, że w ocenie Kremla pierwsza fala mobilizacji została przyjęta przez społeczeństwo dość spokojnie. Tu oczywiście pojawia się jeszcze jeden wątek, to znaczy jak na to wszystko reaguje otoczenie Władimira Putina i tutaj oligarchów możemy pominąć. Oni w tej sytuacji nie mają siły. Mają pieniądze, ale nie mają siły. Znaczenie mają ludzie, którzy faktycznie posiadają, no nie będę powtarzał tego słowa na esko po raz kolejny, możemy zamienić się słowem moc, albo po prostu bagnety. Tak się dawniej mówiło, ja mam 10 tysięcy bagnetów, jeszcze dawniej się mówiło szabel. Ci ludzie, którzy mają pod kontrolą uzbrojonych
ludzi mogą coś tutaj zmienić. I pojawiają się tutaj dwa takie stanowiska. Armia podobno ma bardzo bać się tego nowego natarcia, ponieważ bardzo się boi, że w tym kolejnym natarciu utracone zostaną resztki armii profesjonalnej i moc rosyjskiej armii zostanie tak osłabiona, że ona nie będzie w stanie realizować swoich działań. Na przykład gdyby to NATO, którym tak wszystkich w Rosji straszą, faktycznie zdecydowało się coś zrobić. Tu jeszcze warto dodać jedną rzecz. Coraz silniej widzimy, że dużo ludzi w państwie rosyjskim zaczyna dostrzegać jakąś metę putinizmu i zaczynają zastanawiać się, co będzie dalej, jak sobie poukładać to życie po upadku Putina, żeby zostać na górze, a nie spaść gdzieś tam w regiony, których oni by nie chcieli zwiedzać, bo w najlepszym wypadku byłaby to praca na taksówce, w najgorszym przypadku bycie skatowanym na śmierć gdzieś przez przeciwników politycznych. Jeśli rosyjscy generałowie stracą na froncie żołnierzy, stracą też możliwość wpływania na dalszą politykę i zabezpieczania swoich prywatnych interesów. Profesor Salawiej wprost mówi, że on dostrzega tutaj taką możliwość, że zaczną pojawiać się sabotaże, to znaczy będą wydawali rozkazy prowadzenia ataku, a generałowie, pułkownikowie i tak dalej będą udawali, że te rozkazy wypełniają, a tak naprawdę szukali wszelkich sposobów, żeby ich nie wypełniać. Drugą kwestią jest tak zwana kantora, to jest po rosyjsku, po naszemu przetłumaczymy to jako po prostu biuro, czyli FSB. Środowisko podobno wystarczająco silne, żeby na przykład w ostatnich czasach uznać za problem Jewgenija Prigożyna od ciewka Wagnera i zminimalizować jego wpływy. Podobno te operacje bachmucko-solidarskie miały jeszcze jeden dodatkowy wewnętrzny cel polegający na tym, żeby wykrwawić Wagnera w taki sposób, żeby on przestał stanowić jakieś sensowne zagrożenie. I tutaj, jeśli chodzi o stanowisko FSB, Salawiej uznaje zdanie Girkina Strielkowa za taki, nazwijmy to, reprezentatywny głos szeregowych oficerów FSB. Czyli on mniej więcej mówi to, co ci ludzie gdzieś tam po kryjomu myślą. A co on mówi? On między innymi zaczął ostatnio nazywać Władimira Putina człowiekiem wyjątkowo przypominającym prezydenta Rosji, co jest dużą sprawą. To znaczy zawsze przed upadkiem rosyjskich władców, takim gwałtownym upadkiem, mówię tutaj o na przykład Dmitriju Samozwańcu, mówię o Mikołaju II, gdzieś tu się pojawiały jakieś takie właśnie pogłoski, że coś jest z tym carem nie tak, prawda? Że cara podmienili, że to nie jest prawdziwy car, że car ma żonę Niemkę, która mu tam podszeptuje w sypialni jakieś antyrosyjskie rzeczy, że Gorbaczowa to w ogóle podstawiło CIA i tak dalej. To się podobno gdzieś tam zaczyna od spodu dziać. I do czego nas to wszystko doprowadzi, zakładając oczywiście, że wszystkie te rewelacje brzmiące oczywiście mocno niepewnie są prawdziwe, to możemy zacząć się zastanawiać, dokąd to wszystko zmierza. Faktycznie obserwujemy w tej chwili na froncie, nie trzeba do tego jakichś specjalnych insajderskich wiadomości. Widzimy, że Rosja pompuje nowe siły mobilizowanych na teatr działań, aktywizuje kolejne fragmenty frontu. Natomiast widzimy także, że oni w tych samych miejscach, gdzie wcześniej tłuką głową o ścianę, co może w teorii przynieść przesunięcie frontu o 10, 20, może 30 kilometrów, natomiast naprawdę trudno zauważyć tutaj jakikolwiek cień szansy, żeby te wysiłki mogły doprowadzić do utraty samodzielności politycznej Ukrainy na rzecz Rosji. To się już dawno wydaje niepewne, więc to mówi nam też o jednym, to też do pewnego stopnia uwiarygodnia te wszystkie rozważania.
Skoro to jest dla nas oczywiste, jest to prawdopodobnie oczywiste także i dla FSB, i dla armii, i dla samego Władimira Putina. Zajęcie Kijowa, osadzenie na kijowskim Pałacu Prezydenckim Janukowycza jest już absurdalnym pomysłem, więc wszystko to, co się dzieje na froncie w tej chwili, jest nie tyle próbą osiągnięcia zwycięstwa w tej wojnie, a próbą osiągnięcia pozycji, w której te negocjacje będzie można zakończyć w sposób dla Rosji korzystny. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, bo ja, prawdę mówiąc, sam nie jestem absolutnie pewny, co mam o tym sądzić. Sprawa jest wyjątkowo niejednoznaczna, więc chętnie przeczytam, co wy macie do powiedzenia. Dziękuję pięknie za uwagę, trzymaj się, Ukraino, i widzimy się niedługo.